Retoryczne pytanie, po co to było? Myślę o tym wchodzeniu posłów Kamińskiego i Wąsika do Sejmu, które się skończyło przepychanką i niczym, bo w końcu do tego Sejmu nie weszli. Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że to było konieczne, żeby uzyskać jakiś tam stan faktyczny, że ich Hołownia nie wpuścił do Sejmu, jakby to nie było wcześniej wiadome, bo to ma być podstawą do jakichś dalszych działań. Jeżeli naprawdę ktoś uważa, że warto było, to niech posłucha. Jest stare chińskie powiedzenie: sieć na brzegu rzeki, czekaj prędzej czy później trup twojego wroga spłynie. My mamy takie powiedzenie podobne w duchu: załóż krowie wrotki, puść ją na lodowisko i pozwól jej się samej przewrócić. Nie mówię, że nic nie robić. Trzeba tej krowie wrotki założyć. Nie mówię, żeby po chińsku siedzieć na brzegu rzeki i tylko czekać. Nie. Największa partia opozycyjna i wciąż największa partia w Polsce powinna coś robić, żeby wrócić do władzy, albo żeby w każdym razie ta ekipa obecna, która niszczy Polskę na każdym kroku, mówi o tym w innych filmach, więc już w tym sobie daruje, która pozbawia nas szans rozwoju, która nas poddaje obcemu dyktatowi, która doprowadzi do zubożenia każdego Polaka w ogromny sposób, jak policzył Instytut Rousseau i przeliczył na polski kolega mój redakcyjny Łukasz Warzecha, pisał o tym zresztą w Rzeczpospolitej. Instytut Rousseau obliczył koszta tych zielonych transformacji tak, że na każdego Polaka wypada 32 tysiące rocznie złotych. Ale to oczywiście jest tylko teoretyczne wyliczenie, ponieważ koszta transformacji zostaną rozłożone nierównomiernie, w związku z czym Polak zapłaci dużo więcej niż Niemiec, niż Francuz, czy nawet Hiszpan albo Grek za te transformacje, więc to nie wykręcimy się 30 tysiącami złotych. Władza, która do tego prowadzi, która jest władzą tak złą, przez PiS atakowana jest jako władza, która prześladuje Kamińskiego i Wąsika. Może i prześladuje, tylko że to ludzi za bardzo nie obejdzie, bo to nie dotyka zwykłego Polaka, to są rozliczenia z ekipą pisowską, tak samo jak ekipie pisowskiej nikt się tam za bardzo nie martwił, kiedy przed 2007 rokiem, kiedy oni zapowiadali rozliczenia oligarchów i jakichś innych, dopiero jak złapali doktora Koperciarza i ludzie kupili wtedy całą propagandę, że PiS to jest banda wariatów, która chce wszystkich rozliczać, więc dla wszystkich jest niebezpieczna. Otóż, jak słusznie zauważył kolega Kacper Kita w Nowym Ładzie, bardzo polecam jego tekst o stanie wojennym, którego nie będzie na portalu Nowy Ład, który też nieustająco zawsze polecam. Więc jak zauważył kolega Kacper Kita, tym kluczem do przekonania Polaków, żeby odwrócili swoje poparcie i żeby odwołali jak najszybciej Platformę Obywatelską i jej pacynki od rządów, jest przekonanie Polaków, że oni tracą. Że oni tracą na tej władzy, że złe skutki tego rządzenia ich dotykają. Dopóki te skutki złego rządzenia dotykają jakichś pisowców, to ludzi to, tak zwanych mówiąc ludzie, mam na myśli oczywiście w uproszczeniu, że to ci szeregowi wyborcy nie zmobilizowani w elektoratach, dopóki ich to nie dotyka, dopóki jest to dla nich sprawa, że teraz łapią pisowców, wcześniej pisowcy się srożyli na PO-wców i tak dalej, to ich nie ruszy. To jest pierwszy podstawowy klucz, to jest pierwsza rzecz, na której PiS powinien się skupić maksymalnie. Podkreślać wszystkie konsekwencje stopowania na przykład CPK. Generał Andrzejczak bardzo świetną akcję zrobił u Stanowskiego i oby to się rozwijało, tłumacząc ludziom, jak ten centralny port komunikacyjny jest bardzo potrzebny. A tymczasem tam jest obstrukcja nieustająca. Nie wypisali w kwitów do Unii Europejskiej w porę, żeby nie było dofinansowania na szybkie koleje. No, w prasie niemieckiej możemy przeczytać kolejny przykład, że o czym mówiłem w jednym z filmików, ten rząd po prostu ukrywa przed Polakami, jak może to, co robi. Celowo odwraca uwagę, celowo rozpętuje emocje tam, gdzie one nie są istotne, a nie mówi po prostu o pewnych rzeczach, bo z niemieckiej prasy się dowiadujemy, że podobno rząd Donalda Tuska obiecał Niemcom, że w najbliższych miesiącach zatrzyma wszelkie prace dotyczące udrożnienia szlaku wodnego, czyli regulowania rzeki Odry.
Nikt w Polsce tego nie ogłosił, nie wyszedł żaden przeciek. Dowiadujemy się o tych sprawach z Reutersa, dowiadujemy się od pani von der Leyen, teraz się dowiadujemy z niemieckiej prasy. I nie zwracamy na to uwagi, ponieważ TVN-y oczywiście tego nie podchwycą, a media sympatyzujące z PiS-em zagłuszą to wszystko emocjami związanymi z niewpuszczaniem Wąsika i Kamińskiego do Sejmu. Po co ta chryja? Po co PiS to robi? Po co odwraca uwagę od tego, co ważne? Odwraca uwagę od spraw materialnych, odwraca uwagę od zielonych ładów, od podatków unijnych, które Tusk klepnął, od zgody na przymusową relokację nielegalnych imigrantów, którą też Tusk już klepnął Unii Europejskiej, od wycofania z TSUE polskich wątpliwości co do niesprawiedliwego podziału, że nie chodzi o sam Zielony Ład, tej Polska nie zaskarżyła religii klimatycznej, ale zaskarżyła sposób dzielenia kosztów, właśnie to, o czym mówiłem, że Polacy zapłacą najwięcej za ratowanie planety z jakiegoś powodu. Zawsze Polacy chętnie pierwsi nadstawiali za wolność waszą, a o naszej to pogadamy kiedy indziej, więc może teraz chcą ratować, a może jednak nie chcą. Lepiej, żeby ktoś ich o to spytał, żeby było wiadomo. Zamiast o tym wszystkim mówić, rozkręcamy emocje na temat prześladowania PiSu przez Platformę, co, jak mówię, tych, którzy nie są PiSem, za bardzo nie kręci. Może to kogoś zdziwić, zszokować, ale bym szczerze. Oczywiście jako męczennicy Wąsik i Kamiński są dla PiSu pożyteczni. Jako awanturnicy, którzy się wdzierają do Sejmu, chociaż ktoś ich tam nie chce wpuścić, nieważne czy mają tytuły, czy tam ich słusznie, nie chce wpuścić, już tacy pożyteczni nie są. Jako ludzie, przeciwko którym zapewne padną kolejne oskarżenia i ja wcale nie jestem taki pewien, czy warto będzie umierać wtedy za byłego szefa CBA, bo było szefostwo CBA, ponieważ sprawa afery gruntowej i świętej pamięci Lepera, która była przyczyną tego skazania, które jest całe w tej chwili toczone, że prezydent ułaskawił, a oni nie uznali ułaskawienia, więc ułaskawił powtórnie i tak dalej. To wszystko, cała ta sprawa, przypomnę, to była sprawa pewnej nadgorliwości, jaką się wykazano w tropieniu Andrzeja Lepera. Pewnej też decyzji politycznej, dość dziwnej, żeby wchodzić z kimś w koalicję polityczną, od razu posyłać za nim agentów, którzy tropią, na czym by go tutaj przykryć, ale zostawiając te rzeczy na boku, podejrzewam, że mógł to nie być jedyny przykład takiej nadgorliwości. A znam z przesłuchów rozmaite historie ludzi, którzy wcale nie jest oczywiste, czy byli wrogami PiSu, a zostali potraktowani w sposób skandaliczny. No weźmy choćby pana Banasia i jego syna. Źle oceniam to, że przewodniczący NIK-u swoją instytucję, która powinna być super obiektywna, skierował na zemstę na PiSie, natomiast jako człowiek i jako ojciec wcale mu się nie dziwię, ponieważ rzeczywiście akcja prześladowania Banasia juniora po to, żeby wyzyskać jakieś wyjście na ojca, delikatnie mówiąc, jest wątpliwa, więc nie wdając się tutaj w to wszystko, nie jestem przekonany naprawdę, czy PiS powinien umierać za te wszystkie sprawy, które będą wywlekane, będą przez ludzi, którzy dostają na przykład sądowe po wielu latach prześladowania uniewinnienia. No, wiemy, że sądom polskim tak do końca nie można ufać w takich kwestiach, więc to się będzie maślić, ale to nie są tematy, które ludzi będą ruszać. I powiem szczerze, w moim przekonaniu z najmądrzej ze strony Prawa i Sprawiedliwości byłoby poprosić panów Kamińskiego, Wąsika, żeby sami dobrowolnie zrezygnowali z tych mandatów. Żeby ten spór wygasić, ustąpić, powiedzieć, dobra, trudno, mamy 150 posłów, zamiast tych dwóch może wyjść innych dwóch, zostawmy sprawę, poczekajmy, jak znajdą się jakieś sądy, może będą uczciwe, może nie z justytucji, o to trzeba walczyć, natomiast ten front bym po prostu wygasił. A skupiłbym się na codziennym młotkowaniu, pokazywaniu Polakowi, ile straci na tych rządach. Skupiłbym się też na codziennym młotkowaniu zwolenników Tuska, którzy dostają po uszach coraz bardziej. Bo zwracam uwagę, tak, na przykład historia z córką pani Róży Thun. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, nic o tej córce, a to, co sądzę o mamie, wiedzą państwo, co sądzę, tak? Nie chcę... ale gdzieś tam w tej samej lidze, co pani Scheuring-Wielgus czy pani Spurek.
się pani Róża Thun mieści, co nie zmienia sprawy, że być może rzeczywiście jej córka jest specjalistką i ekspertem od rozmaitych technik komputerowych i jej zatrudnienie w spółce Skarbu Państwa było jak najbardziej uzasadnione. Tym bardziej, że jak z ministerstwa się tam od pana Gawkowskiego dowiadujemy, ponoć w kontrakt jej zawiera dość duże odprawy, które były konieczne, jeżeli zostanie zwolniona, które były konieczne, ponieważ dla tej firmy porzuciła jakąś pracę w korporacji. No i nie wiem, jakie tam ma CV, jakie ten, ale wiem jedno. Jeżeli może być warszawska skarbniczka Platformy Obywatelskiej w zarządzie spółek Skarbu Państwa, mogą być tam jacyś kumple pani Henning-Kloski, pani Budkowej, jest cała lista taka w internecie, chodzi kolejnych nominacji Tuska, jak to tam jest taki hashtag, czy tych kolejnych nominowanych, co coraz lepsze kwiatki wychodzą, jacyś. I nagle Donald Tusk, jedna osoba nie może, on każe zwolnić panu Gawkowskiemu z cyfryzacji, każe wyrzucić córkę Róży Thun, dlatego, że jest to córka Róży Thun. No, poza tym, że ona właśnie zaczęła pracę Gawkowskiej, już jej nie może wyrzucić, bo po jednym dniu pracy dostałaby koszmarne, kosmiczne odszkodowanie, które jej się należy, ale wtedy Gawkowskiemu właściwie należałby się paragraf za niegospodarność. Może zresztą Tuskowi o to chodzi, tak jak Bodnar, tak jak Sienkiewicz. On lubi mieć pod sobą ludzi, na których ma haki, którzy w razie czego pójdą siedzieć za niego. A dlaczego pani Thun, dlaczego nie przeszkadzają oni? No, przeszkadza córka pani Thun. No, przypomnijcie sobie pana Sławomira Neumanna i jego telefoniczne, przepraszam, jego podsłuchane, to nie była telefoniczna rozmowa, to było nagrane przez kogoś tam w Tczewie, którym to Tczewem, on jak wiadomo, Tczewiem, coś dzisiaj mam fatalnie z dykcją, przepraszam, którym to Tczewiem, on jak wiadomo powszechnie gardzi, to ta doktryna, której Tusk się trzyma i Platforma się trzyma. Jesteś z nami, jesteś w Platformie, to cię bronimy do upadłego. Odejdziesz, to cię zgnoimy. No a pani Thun zdradziła i jej nic nie można zrobić, bo jest eurodeputowaną. Ale córkę można odstrzelić. Jak zatrudniał Radosław Sikorski w poprzednim rządzie Tuska córkę pana Wincenta Rostowskiego Jana prosto po studiach, od razu natychmiast w ministerstwie na stanowisku tam jakimś wymagającym kompetencji, to wtedy Donald Tusk, broń Boże, nie protestował. A tutaj zaprotestował i dobrze z naszego punktu widzenia, bo jak tam ta mafia się zacznie żreć, jak pacynki zobaczą, że są traktowane instrumentalnie, jak nie tylko pacynki polityczne, ale również ci intelektualiści, celebryci, inni durnie, ci co latali z portretami dzików i krzyczeli, jak PiS morduje dziki, a teraz tak siedzą, kiedy się okazuje, że odstrzał dzików jest oczywistą, normalną, potrzebną procedurą, a w Niemczech to w ogóle, panie kochany, setki tysięcy tych dzików odstrzeliwują rocznie, bo inaczej by ekosystem po prostu nie wytrzymał. To jest bardzo ekstremalne, tak jak króliki w Australii w tej chwili. Dziki w lasach europejskich są szkodnikami straszliwymi i nie mają naturalnych wrogów, dlatego trzeba sztucznie ich populację utrzymywać na jakimś w miarę rozsądnym poziomie. No, ale te dziki to też, tak jak pani młoda Róża Thun, pani Thun juniorka, to są odosobnione przykłady większego zjawiska, które pokazuje, że jak zwykle Tusk nie jest lojalny wobec swoich ludzi. Inna rzecz, sędziowie. Zobaczcie państwo, wielkie rozczarowanie, jak sądzę, przywódców tego prawniczego rokoszu, którzy chyba naprawdę uwierzyli swojej własnej propagandzie i uwierzyli TVN-om, że wszyscy, oni reprezentują wszystkich, jest kilku jakichś tam funkcyjnych, prawda, zdrajców z pisowskich funkcjonariuszy, ale poza nimi wszyscy sędziowie, oni zresztą bardzo terroryzowali tych młodszych sędziów, na ten temat to jest osobny właściwie nie film, tylko reportaż trzeba by nakręcić, jeżeli ludzie zechcą mówić. No ale teraz nowa ekipa doszła do władzy i okazuje się, że tylko 30 paru sędziów w Sądzie Najwyższym bezwarunkowo popiera Tuska. Tylko w sędzie apelacyjnym warszawskim, gdzie Bodnarowi się wydawało, że on tak sędziego Schaba, to po prostu szurnie pokazowo jak ten, no nie może go szurnąć. Sędzia Schab wrócił. Okazuje się, że jak próbowano zmobilizować przeciwko niemu sędziów tego sądu, to jest znowu tylko 1/3 się zmobilizowała. To nie znaczy, że te 2/3 są pisowskie. To znaczy, że te 2/3 mają rozum i potrafią myśleć do następnego rządu.
oni tutaj walczyli z PiS-em. Dlaczego? Dlatego, że PiS chciał im wprowadzić odpowiedzialność dyscyplinarną i jakąś podporządkować ich zaburzyć, krótko mówiąc, to Dolce Vita, której oni tam w Magdalence im ustalono, że są nieodwoływalni, sami się wybierają, nie podlegają żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dlatego walczyli z PiS-em. Ale jak teraz przychodzi pan Bodnar i nagle on, minister, on se wyznacza prokuratora krajowego PO, to jest logiczne, prokurator krajowy Platformy Obywatelskiej, ale oni to czytają, piszą w ten sposób w oficjalnych dokumentach, czytają to jako pełniący obowiązki. Równie dobrze mógłby pan Bodnar wyznaczyć sobie podczaszego na przykład, albo wielkiego szatnego, albo innego tam podwójaszczego królewskiego i ministerialnego, i to by było bardziej sensowne, bo mniej ośmieszałoby państwo i urząd prokuratora krajowego. Ale ten prokurator krajowy coś tam próbuje zdziałać. Też go prokuratorzy nie słuchają. Pan profesor Zoll się powołał, że 6 tysięcy prokuratorów podpisało list popierający działania Bodnara w prokuraturze. Problem polega na tym, że ten list, na który się zresztą sam Bodnar powoływał, to jest petycja internetowa, gdzie co najmniej połowa tych podpisów to są jakieś wesołki, bo sądzę, że klub miziania się z Bodnarem na przykład, czy takie podpisy, już nie mówiąc o różnych postaciach historycznych i z popkultury typu Jożin z Bażin, które tam występują licznie wśród tych podpisów, to jest mniej więcej połowa, z drugiej połowy wszystkie podpisy są anonimowe, więc nie ma żadnej pewności, kto to podpisał, raczej nie prokuratorzy. Jeżeli się na takie rzeczy trzeba powoływać, to właśnie dlatego, że sędzia, który nie jest pisowski, nawet walczył z PiS-em, myśli zaraz, to ja o to walczyłem, że teraz minister może mnie na zbity wyrzucić? A przyjdzie następny, no dobrze, teraz to jest minister PO-owski i wyrzuca pisowców, ale przyjdzie następny minister pisowski i będzie wyrzucał kogo? I w to błagam, w to trzeba uderzać, tym się trzeba zajmować, nie bronić Wąsika i Kamińskiego, nie trwać nieprzejednanie na stanowisku, że my jedyni tutaj ostatnia powstańcza reduta, której brodzimy, reduta Ordona, czy reduta w tym wypadku Wąsika, czy Kaczyńskiego, bo to jest sposób, żeby zabetonować układ obecny i pozwolić Tuskowi długo rządzić, ponieważ wszyscy jakby założyli, ja też przez pewien czas rozważałem i wydawało mi się to prawdopodobne, ale nic, rzeczywistość nie potwierdziła tego przypuszczenia. Wszyscy założyli, że jak Tusk się rozpędził, to teraz będzie się rzucał i rozpędzał coraz dalej. W związku z czym zaraz wejdzie siłą do Trybunału Konstytucyjnego, zaraz wejdzie siłą, a koniec końców zaraz wyprowadzi wojsko na ulicę i milicję, i wtedy jest szansa, że wojsko i milicja się zbuntuje i lud i tak dalej. To nie idzie do tego scenariusza. To nie idzie do scenariusza eskalacji. Blitzkrieg się Tuskowi nie udał, jak mówiłem w filmie stosunkowo niedawnym, i przeszło w fazę wojny pozycyjnej, i w tej wojnie pozycyjnej Tuskowi wcale nie jest tak źle. Jest mu nawet lepiej niż Kaczyńskiemu, ponieważ paraliż, bo ta wojna pozycyjna oznacza po prostu paraliż państwa, rozkład, bardak, nie żaden dualizm prawny, tylko po prostu anarchię zwykłą. Tej anarchii wszystkie ważne decyzje koniec końców podejmie Unia Europejska. I o to chodzi. Kiedyś jeszcze przed wyborami mówiłem, że to jest plan minimum dla Unii Europejskiej. Plan maksimum, osadzić swojego gaulajtera w Polsce, który będzie tutaj wszystkim zarządzał. Plan minimum, doprowadzić w Polsce jak w XVIII wieku do takiego chaosu, żeby wszystkie sejmy były zrywane. To jest stare know-how. Zobaczcie państwo, jak bardzo siedzi pamięć historyczna we wszystkim. Traktat Trzech Czarnych Orłów, pilnowanie, żeby w Polsce panował chaos, żeby Polacy się żarli między sobą, żeby nie mogli jedni z drugimi wygrać, żeby nie mogli skutecznie pracować, wtedy tylko te projekty się powiodą, tak jak było w czasach liberum veto, to jest skłamane. Wszystkie sejmy były zrywane, z wyjątkiem tych sejmów, których liberum veto nie działało, ponieważ Rosja albo Prusy życzyły sobie, żeby ten sejm coś przegłosował. Głównie Rosja, Prusy wtedy były drobnym klientem. I tak to wtedy funkcjonowało. Jak Rosja chciała, żeby prawa kardynalne były przegłosowane albo konwokacje wyznaczyła Stanisława Antoniego Poniatowskiego. Proszę mnie nie poprawiać, Augustem został dopiero po koronacji. Przybrał sobie takie imię. Więc jak sobie wskazali, że
Ten to było 40 paru przeciwnych i tam 60 parę tego, w tym kilkudziesięciu senatorów zgłosiło weto i co? I weto nie przyjęto do wiadomości. I tak będzie teraz. Sąd Najwyższy coś orzeka, pacynkom nie pasuje, Hołownia mówi, on tej Izby Sądu Najwyższego nie uznaje. Ale jak Sąd Najwyższy coś orzeknie, albo TSUE coś orzeknie, tylko co pasuje, to będzie to przyjęte. Do takiej anarchii idziemy. I w tej anarchii trzymanie się polityki, która wyraźnie w PiSie ogromna jest pokusa. Róbmy to samo, co robiła Platforma Obywatelska, jak była w naszej sytuacji. Na Sejmie idziemy, ciamajdan, delegalizujemy budżet, mówimy, że nie tego, bo w sali kolumnowej, albo bo bez udziału posłów odwołany. To jest droga, która do niczego nie prowadzi. Na litość. Nie ma po co naśladować Platformy Obywatelskiej, bo jej to nie dało sukcesu wcale. Efekt był taki, że przez 8 lat tkwili i aż do 15 października ubiegłego roku tkwili pod szklanym sufitem 30% poparcia elektoratu żelaznego. Wygrali dzięki temu, że pacynkę podstawili. Ale PiS nie ma pacynki i jest niezdolny do jej wytworzenia, ponieważ jest partią z założenia ludzi jedynie słusznych, jedynych prawdziwych, którzy są totalnie akoalicyjni. To też ciekawe, znowu to... Ta obserwacja jest w tym tekście polecanym przeze mnie, tekście Kacpra Kity, że to jest fenomen po prostu, ewenement, żeby gdziekolwiek na świecie była partia, którą popiera 7-8 milionów ludzi, która ma 30 parę procent poparcia przy bardzo wysokiej frekwencji wyborczej, 70-procentowej, ale programowo z założenia ona musi siama rządzić po prostu, bo inne z nikim się nie dogada i wszystkich innych atakuje, wszystkich chce zniszczyć, prawda, bo chce, dąży do całkowitego monopolu władzy, którego system demokratyczny nie toleruje tak naprawdę, a już na pewno nie toleruje go na długo, jako na stałe urządzenie. Taki system nazywał się sanacją i skończył się dla Polski tak, jak się skończył. Teraz się pewnie kończy inaczej, ale zobaczymy. W każdym razie, to jest droga donikąd. Żadne ciamajdany, żadne marsze, żadne neokody, żadne znowu zapykanie się w tym. Trzeba coś zmienić. Zacząłbym od rezygnacji z tego obrony wściekłego frontu byłych szefów CBA. Ja wiem, że żelazny elektorat wymaga czego innego, ale żelazny elektorat jest właśnie dlatego żelaznym elektoratem, że nie ma gdzie pójść. I zawsze będzie popierał. W związku z czym nie zawsze go trzeba słuchać. I masowanie uczuć żelaznego elektoratu nie jest najlepszym sposobem, chyba że chodzi o to, żeby się w tych okopach Świętej Trójcy, Reduty Ordona, czy jakkolwiek tam nazwać, Jasnogórskich, Zbaraskich, zamknąć i tam do śmierci wiadomo jakiej siedzieć, licząc na cud, że wreszcie coś się stanie takiego, co ten naród przebudzi, jak on się przebudzi, to się złapie za głowy i się zmieni. Słowa wołającego na puszczy, jak to pismo powiada, a może jednak nie na puszczy, może jednak rozum gdzieś tam zakiełkuje, siejmy go szeroką garścią, jak chłop Boryna idący po polu, może gdzieś tam dotrze, także proszę szerować, zachęcać, dawać do zrozumienia, zmuszać, za uszy trzymać i powiedzieć, posłuchajcie tego, bo takie są argumenty. Nic innego nie wymagam, tylko żebyście słuchali i przemyśleli i myśleli logicznie o tym, co mówię. Nie chcę, nie zgadzajcie się ze mną państwo. Sprawdzajcie to, co mówię, ale na litość boską, jeżeli ktoś uważa, że jest lepsza droga, żeby wyjść z obecnej sytuacji, która więcej pożytku dla Polski da, to ja bardzo uważnie śledzę wszystkie argumenty. Na ten moment twardo powiadam to, co powiadam. Naśladowanie polityki ciamajdanów, kodów palenia świec pod sądami i tak dalej prowadzi do nikąd.